Niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Miło Was widzieć na początku nowego roku. Zboże, chętnych, gotowych do tego, aby uwielbiać Boga, aby słuchać Bożego Słowa. Już na samym początku Natan przeczytał bardzo ważne Słowa, i to, co, czym będę się chciał dzielić przez jakiś czas, jest z tym związane, bo chcę mówić o naszym. W Duchowym wzroście chcę mówić o tym, że potrzebujemy przemiany naszego charakteru, przemiany naszego życia. Sam apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, że jest, jak słyszeliśmy, że jest w biegu, że biegnie i wzywa kościół, wzywa nas, abyśmy tak biegli, aby zdobyć nagrodę. To znaczy, że zwracał uwagę na jakość naszego biegu, jakość naszego chrześcijańskiego życia. Ale nie tylko apostoł Paweł na to zwraca uwagę, także apostoł Piotr i, i na jego listach chcę się oprzeć i, i chcę to, to tą kwestię poruszyć. Apostoł Paweł też tutaj mówi mówi pod nauczycieli i kaznodziei, bo on jest i nauczycielem i kaznodzieją i, 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 i apostołem mówi podbijam moje ciało. Ujaźmiam, bym przypadkiem zwiastując innym, sam nie był jak ten, który nie przeszedł zwycięsko próby, czyli nie zdał egzaminu w swoim chrześcijańskim życiu. Ale możemy to odnieść do każdego z nas, aby się nie okazało, że zwiastując innym, świadcząc innym, nie okazało się, że sam nie przeszedłem próby, że kiedy była próba, kiedy były różnego rodzaju doświadczenia, poległem. Nie osiągnąłem zwycięstwa, Bóg, nie pozwoliłem Bogu ani Bożemu Słowu na przemianę swojego życia. Apostoł Piotr, bo chcę się zwrócić do listów Piotra, powiem Wam, tak się już zastanawiam, co ja jeszcze mogę z Boży powiedzieć? Czy ja już wszystko powiedziałem? Czy już nie jest to czas, żeby, żeby po prostu ustąpić miejsca, aby ktoś inny przyszedł i dzielił się Bożym Słowem? Ale wiemy, że też dzielimy się Bożym Słowem, przypominając sobie pewne rzeczy. Apostoł Piotr w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście, w dziewiątym wierszu, pisze tak: Osiągając cel wiary zbawienie dusz. A więc, kiedy czytamy Nowy Testament, drodzy, i kiedy czytamy też ten pierwszy i drugi list apostoła Piotra, możemy zwrócić uwagę, że Słowo Boże zapewnia nas z jednej strony, mówi o nas, o tych, którzy zaufali Chrystusowi, położyli w nim nadzieję, że są zbawionymi ludźmi, że jesteśmy zbawieni. Przecież apostoł Paweł, nie kto inny, powiedział: Wolałbym już być tam, przed Jego obliczem. Ale ze względu na Was, to pisze, kiedy jest w więzieniu. W lisie do Filipian, ale ze względu na was, i jeszcze dobrze jest, żebym został z wami. Ale tak więc apostoł Paweł ma tą świadomość, że jest zbawionym człowiekiem. On nie ma wątpliwości. Drodzy, to jest niesamowicie ważne, człowiek, który zaufał Chrystusowi, który został. Przemieniony tam wewnątrz w sercu przez moc Ducha Świętego, czyli zrodzony został z Ducha. Ten człowiek wie, ma świadomość, ma pewność, że jest Bożym dzieckiem i jest zbawiony. To jest coś, to poświadczenie jest ponadnaturalne od Ducha Bożego, jest dane dla naszego, dla naszego Ducha. I apostoł Paweł o tym wiedział. Natomiast My wiemy, że my ciągle jesteśmy w drodze. My jesteśmy w tym biegu, jak, jak słyszeliśmy, ale też jesteśmy w tym drodze. I w pierwszym liście Piotr pisze, pisze do wybranych, do rozproszonych, do wychodźców i nazywaj nas pielgrzymami czyli ludźmi, którzy gdzieś skądś wyszli, podjęli podróż. I to podróż. Która sięga samego nieba, podróż, która sięga wieczności. Ta podróż, którą wierzący w Chrystusa podjął, nie kończy się z jego śmiercią fizyczną tutaj na Ziemi. Bo to byłoby okrutne, to byłoby czymś ułudnym, ale ta podróż, ci pielgrzymi, ci wychodźcy, którym jest Kościół, którym są wierzący, oni rozpoczęli podróż. Za Chrystusem do wieczności z Nim. A więc teraz Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że sprawujemy nasze zbawienie. Paweł pisze wyraźnie: sprawujecie wasze zbawienie i zróbcie wszystko. I Piotr też pisze w swoich listach, zróbcie wszystko, abyście mieli tą, tą świadomość, nie tylko, że podjęliście decyzję, że był czas nawrócenia, że był moment, chwila, że odwróciliście się od swoich grzechów i zdecydowaliście się iść za Chrystusem, ale żebyście mieli tą świadomość, że kroczycie, kroczymy zwycięsko tą drogą, sprawujemy zbawienie w ten właściwy, Boży sposób. I cały drugi list Piotra, albo może nie cały, ale duża jego część poświęcona jest temu, aby Właśnie to sprawowanie tego zbawienia, w którym ty i ja mamy udział, aby było właściwe. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, nie porażkę, nie zawstydzenie w dniu przyjścia Pana. Nie byłoby tak, że po prostu wszystko spłonie i został tylko. Uratowani ze względu na, funda na fundament, którym jest Chrystus w waszym życiu, to dobrze, że uratowani, ale Bóg chce, abyśmy byli nie tylko uratowani, ale abyśmy mogli odebrać nagrody, byli chwalebnie wprowadzeni do Jego Królestwa wieczności. A więc jestem zbawiony. Sprawuje teraz swoje zbawienie. I pamiętacie, kiedy Paweł żegnał się z Kościołem, z wierzącymi, to pisze w swoim drugim liście do Tymoteusza: Mówi, i teraz odłożona, odłożona tam jest odłożony jest mi wieniec. To u nas czasami korona jest tłumaczona, to jest wieniec zwycięstwa, tak jak biegł ktoś na stadionie i, i, i zwyciężył i, i nakładano wieniec zwycięstwa. Odłożony jest mi wieniec. On mówi, wiarę zachowałem, biegu dokonałem i to nie byle jak, ale apostoł Paweł biegł w taki sposób, że... Wszyscy patrząc na Niego mogli widzieć w Nim wyraźnie obraz Jezusa Chrystusa, postawę Chrystusa, serce Chrystusa. Tak biegł Paweł. I wiecie, On nie miał łatwego życia. Zresztą o tym pisze w swoim drugim liście do Koryntian, kiedy nam przedstawia całą gamę różnego rodzaju doświadczeń, przez które przechodził. Został zbawiony. Kiedy jechał do Damaszku, aby mordować chrześcijan. Tam był moment zwrotny i nawrócenia. Później przez wiele lat, dziesiątków lat, w wielkim boju, w wielkim walce duchowej sprawował swoje zbawienie, a później, już pod koniec, miał tą pewność, teraz odchodzę, bo zachowałem wiarę, biegu dokonałem. I należy do mojego pana. Podobnie pisze apostoł Piotr w swoim liście. Zwraca się, kiedy czytamy pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra, czytamy tak: Piotr, apostoł, czyli posłaniec Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po poncie Galacji, Kapadocji, Azji. I bityni wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się Wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym, Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba zasmuceni, bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla Was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Chcę zwrócić uwagę na początku, drodzy, że każdy ten, który zaufał Chrystusowi, odpowiedział na Ewangelię, na, to, na tą dobrą nowinę o zbawieniu przez zaufanie Chrystusowi, wiarę w Chrystusa, to że ci ludzie nazwani są, jak już powiedziałem, wychodźcami, do wychodźców, do rozproszonych, jak w drugim rozdziale też mówi o, nazywa ich Pielgrzymami w 11 wierszu drugiego, drugiego rozdziału, co chcę powiedzieć, że stajemy się duchowymi wychodźcami z tego świata. Wyszliśmy przez wiarę w Chrystusa, przez zrodzenie z ducha, z mocy Bożej, wyszliśmy z tego duchowego systemu zepsutego świata. Dlatego Pan Jezus mówi, wy już nie jesteście ze świata, tak jak ja nie jestem. Człowiek, człowiek, który wierzy w Chrystusa, on jest tym, który zdecydował się zostawić stary sposób życia. Zdecydował się wypowiedzieć posłuszeństwu diabłu. Zdecydował się zostawić i porzucić wszelki grzech, aby teraz podążać za Jezusem Chrystusem. I apostoł Paweł tutaj właśnie, apostoł Piotr właśnie tutaj o tym mówi. Kiedy tak Patrzę na ten, na ten pierwszy wiersz, rozproszeni po poncie Galacji, Kapadocji i tak dalej. Zwróćcie uwagę, on nie pisze do pojedynczych chrześcijan. On pisze do całej grupy wierzących ludzi, którzy znajdowali się w północnych terenach Azji Mniejszej. Skąd? Czy dlaczego apostoł Piotr pisze do nich? Skąd on ich znał? Skąd oni nagle stali się ludźmi, ludźmi odrodzonymi, ludźmi wierzącymi? Myślę, że możemy sięgnąć tutaj do, do Pięćdziesiątnicy, Dnia Zielonych Świąt. Kiedy czytamy drugi rozdział dziejów Apostolskich, tam wyraźnie jest napisane, ja sobie tak nad tym rozmyślałem i sobie tak myślę. Wiecie, są niesamowite niespodzianki ze strony Boga dla tych, którzy szukają Boga i szukają miejsca, aby być przed obliczem Boga, aby słuchać Jego słowa. Takim miejscem jest właśnie dzisiaj to miejsce. Kiedy zebraliśmy się tutaj, aby być w obecności Boga, słuchać Jego słowa i Bóg nie tylko daje nam słyszeć swój głos, ale on ma moc i może sprawić coś dużo więcej. Oto czytamy Dzieja Apostolskich w drugim rozdziale, wierszu od siódmego. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami. Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy? Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygi, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, kreteńczycy, Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Wiecie, tak sobie rozmyślałem, przecież ci ludzie pokonali setki kilometrów, aby znaleźć się na to święto żydowskie, tam w Jerozolimie, aby tam szukać Boga, aby tam się modlić, aby tam składać ofiary i nagle wydarzyło się coś, czego nikt z nich się nie spodziewał. Nagle chwała Boża w postaci Ducha Świętego została wylana. Na Kościół Jezusa, na to zgromadzenie w tej górnej izbie około 120 ludzi, ale ci wszyscy ludzie, którzy tam byli zgromadzeni, mogli korzystać z tego błogosławieństwa i mogli usłyszeć zwiastowanie apostoła Piotra o krzyżu Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby ratować zgubionych ludzi. Drodzy, spodziewajmy się czy oczekujmy o to, kiedy jestem w zgromadzeniu ludu Bożego. A w takim zgromadzeniu jesteśmy. Pan tam jest. Pan jest obecny. I kiedy tylko moje serce jest pragnące, jest otwarte, jest szukające Boga, otwarte na jego działanie, oto Pan może sprawić coś, czego nawet się nie spodziewałeś. I to będą błogosławione i dobre rzeczy, prawda? Bo takim jest Bóg. A więc sądzę, że ci ludzie mogli się nawrócić, do których pisze apostoł Piotr. Po jakimś czasie pisze swój pierwszy list do tych wychodźców, do tych Pielgrzymów, którzy tam mieszkają na północy Azji Mniejszej. Oni, oni tam są. To, ten list pisany jest tak, możemy uznać, gdzieś około roku 64 po, po Chrystusie. Zaraz Później, dwa, trzy lata później, Piotr pisze tak samo, już swój pożegnalny drugi list. To jest jego drugi list. On tam wyraźnie pisze w trzecim rozdziale, wierszu pierwszym, już nie nazywając ich y, mieszkańcy takich i takich ziem, po prostu pisze do nich, do tych samych ludzi, mówi: Drugi już list do was napisałem, bo mi zależy na tym, żebyście nie tylko uwierzyli w Chrystusa. Czasami wierzący myślą tak, że skoro podjął decyzję, uwierzył i dzięki Bogu, jeśli doświadczył tej wewnętrznej Bożej przemiany, ma świadectwo w duchu, że jest Bożym dzieckiem, że ma taką polisę ubezpieczeniową na życie wieczne. A później, no jak to w życiu bywa? Ale apostoł Paweł, apostoł Piotr mówią: nie, z bojaźnią. I drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Oto zostaliście zbawieni, ale teraz sprawujemy zbawienie. A przeszkody są ogromne, bo jest ktoś, kto nienawidzi Kościoła Jezusa Chrystusa, tak jak jego głowy. Ktoś, kto nienawidzi ludzi, którzy idą za Jezusem Chrystusem i to tak nienawidzi. Na śmierć, na śmierć po prostu. My wiemy, wiemy, o kim mówię i kogo mam na myśli. I apostoł Piotr w trosce o tych ludzi, możliwe jest tak, nie jest to powiedziane, że w pewnym momencie apostoł Piotr, dlatego że apostoł Paweł bardziej skupił się na południu Azji Mniejszej. Apostoł Piotr właśnie szedł tam na te północne tereny, o których pisze: Pont, Bitynia, i tam głosił Chrystusa, tam zwiastował Jezusa Chrystusa. W każdym razie On ma tą świadomość, On wie, że tam są ludzie wierzący, tam są ci, którzy wyszli z tego światowego, duchowego systemu, władcy tego świata, którym jest szatan i pielgrzymują, są wychodźcami duchowymi, wewnętrznymi i idą za Jezusem Chrystusem. On pisze ten list. Ten pierwszy list i on koncentruje się w tym pierwszym liście na zagrożeniu, które oni będą doświadczać, jakim jest prześladowanie z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Powiem tak: jeżeli jesteś nowonarodzonym Bożym dzieckiem, stałeś się częścią Kościoła Jezusa Chrystusa, to chcę Ci powiedzieć, Jedną z pierwszych ważnych, jeden z pierwszych ważnych symptomów tego, że jesteś Bożym dzieckiem, to będziesz doświadczał cierpienia ze względu na swoją wiarę. I to jest, że tak powiem, tak i amen. Będą Cię prześladować w domu, jeśli nie znają Chrystusa, będą Cię prześladować w pracy, w szkole, gdziekolwiek będziesz. Oczywiście, jeżeli będziesz tym, który daje świadectwo bo będą sprzeciwiać się temu który jest w tobie, który mieszka w tobie i temu świadectwu które dajesz o Chrystusie Jezusie. Oby nie było tak, że ktoś biegnie, ale tak po cichu, tak żeby nikt nie wiedział, że on jest wierzący. Kiedy Piotr pisze ten list, trzy, 16 razy w tym liście używa słowa cierpienie. Cierpienie. Czy myślicie, że wierzący, odrodzony człowiek może przejść przez życie bez cierpienia ze względu na swoją wiarę? Czy ktoś może w ogóle coś takiego pomyśleć, że możesz nie doświadczać cierpień, które były uczestnictwem Jezusa Chrystusa, Twojego Pana i Zbawiciela? Wiecie, niektórzy źle rozumieją to, co Paweł pisze na końcu listu do Galatów. Mówi: Niech mi nikt przykrości nie sprawia, bo stygmaty Chrystusowe na ciele swoim noszę. I niektórzy myślą, że chodzi tu o jakieś dziwne rany na dłoniach. Ja mam wrażenie, takie jest moje wewnętrzne odczucie, że to nie jest żadne z, z Boga rzeczy. Absolutnie. Paweł pisze w sposób metaforyczny, też mówi, że, stał się, że staliśmy się uczestnikami cierpień Chrystusa. W jaki sposób? Wierzący człowiek staje się uczestnikiem cierpień. Nie znaczy to, że moje cierpienie coś dodaje do dzieła odkupienia Chrystusa, ale dlatego, że jestem Jego własnością, mam udział w tym Jego odrzuceniu, w tych Jego cierpieniach, w tym, co On doświadczał, tak jak mój mistrz, ja będę doświadczał tego samego, jako Jego naśladowca. Amen? To jest konsekwencja uwierzenia w Jezusa Chrystusa. Kiedy Paweł tutaj, apostoł Piotr tutaj trzykrotnie mówi, o kwestii odrodzenia. Odrodził nas ku nadziei żywej w wierszu trzecim. W dwudziestym trzecim, jako odrodzeni z nasienia nieskazitelnego, przez słowo Boże żyje. W drugim rozdziale w wierszu drugim, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Odrodzony człowiek nie jest tylko, że. Bo za moim zaufaniem, wiarą idzie to, że kiedy to jest szczere, kiedy moje upamiętanie jest szczere i mój, mój żal z powodu grzechu i zła, wtedy Bóg przez swego ducha, przez moc swojego słowa, które ja przyjmuję do mojego serca, do mojego ducha, wnętrza, on czyni mnie nowym. I ze względu na Chrystusa, ze względu na to nowe życie, będę. Miał uczestnictwo w cierpieniach Jezusa, w tym prześladowaniu, ileż nasz Pan musiał wycierpieć. Był synem Boga, był pełen chwały, był pełen mocy, został zdradzony, został pohańbiony. Kiwano głowami w pogardzie nad nim, został bity i umęczony. Wiecie, nie zabito go tak, jak baranka którego Żydzi zabijali na ofiarę i szybciutko podcinali, tak żeby bezboleśnie to zwierzę zostało zabite, nie cierpiało. Taki był szum w naszym kraju, to o tym rytualnym uboju. Wiecie, ludzie tracą rozum już, trzeźwość. Tak było ustanowione i to miało nie sprawiać żadnego bólu Temu zwierzęciu, które było ofiarowane, ale zobaczcie, jak nasz baranek Boży, który został ofiarowany za Twoje i za Moje grzechy. Przecież nad nim się pastwiono, nad nim się znęcano. On był tak poraniony, tak był zbity, że jego plecy to była jedna wielka rana: kość, mięso i żyły na wierzchu. Łącznie z jego głową, z jego ciałem przypowieszonym na drzewie krzyża cierpiał. Jak mogę myśleć, że ja będąc naśladowcą Chrystusa, mojego zbawiciela, ja przejdę przez moje życie bez boleśnie, bez żadnych tego typu doświadczeń czy prób? Że to mnie jakoś ominie, jeżeli tak? To znaczy, że nic nie rozumiesz z tego, co to znaczy należeć do Chrystusa, co to znaczy naśladować Chrystusa, co to znaczy zapierać się samego siebie. Być gotowym oddać życie dla Chrystusa. Piotr na początku myślał, że to takie jest proste. Życie za ciebie oddam. Jestem gotów, ale kiedy wszedł moment próby i doświadczenia. Zawiódł, zawiódł. Wiecie, popatrzmy na łaskę, łaskę Bożą. Ja może bym powiedział tak, jeżeli ten człowiek mnie tak zawiódł, ja daję sobie z nim spokój. On już nie będzie w Timie razem ze mną. On zawiódł. A pan Jezus pozwala Piotrowi znaleźć się po zmartwychwstaniu swojej obecności i pyta go: Piotrze, czy ty, czy ty mnie. Co tam powiedział? Czy ty mnie miłujesz, Piotrze? Słuchajcie, to jest jedno z najważniejszych, jak nie najważniejsze pytanie skierowane przez Jezusa do mnie i do Ciebie. Czy go miłujesz? Zastanów się, czy go miłujesz? Czy go naprawdę miłujesz? Czy jesteś gotów dla Niego cierpieć? Czy jesteś gotów dla Niego ponieść przykrość, hańbę, zniewagę? Czy będziesz szukał rewanżu za wszelką cenę? Będziesz stawiał na swoim za wszelką cenę, bo ja sprawuję zbawienie, i Bóg musi, i powinien, i chce mnie przygotować na miejsce chwały, ale z takim charakterem, czy z taką postawą, to może być ogromną przeszkodą i potknięciem. I to nie inni będą winni, ale ja sam będę winny swojego potknięcia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. To nie bracia i siostry są problemem. Ja sam dla siebie jestem największym problemem. Jak sprawuję swoje zbawienie? Jak biegnę? Czy ciągle gdzie indziej widzę problem? Ale te, czy pozwalam raczej temu reflektorowi Bożego Słowa zabłysnąć tym światłem na mnie samego? Panie, co we mnie wymaga zmiany? Jakie to jest wstrętne we mnie? Ja tego nie widziałem! Ale to jest łaska i jesteśmy tutaj w zgromadzeniu. Jesteśmy po to, aby, jak Słowo Boże mówi, jeden drugiego zachęcać do dobrego biegu, abyśmy mogli zobaczyć samych siebie. Pozwolić Duchowi Świętemu, Słowu Bożemu na tą zbawienną przemianę, którą tylko On może dokonać, jeśli mu na to pozwolimy. Bo możemy się opierać Słowu i Duchowi Świętemu. Możemy. A więc On nie pisze tylko do wychodźców, do wybranych przez Boga. A wybranym jesteś wtedy, kiedy, kiedy Bóg do Ciebie kieruje Słowo, wzywa Ciebie, a Ty odpowiadasz tak na Jego wezwanie. Wtedy stajesz się wybranym. To jest ciekawe. My nie wybieraliśmy Boga, to On nas wybrał. On. To jest Jego wybór wobec nas. My byliśmy daleko od Niego, ale kiedy On wezwał, Ty i ja, zdecydowaliśmy się iść za nim i staliśmy się Jego wybranymi. On to już przewidział naprzód, tak pisze w tym liście, w tym drugim wierszu. Według tego przewidzenia Bożego, on to wiedział, jak zareagujemy. Ale to wybranie nie jest takim wybraniem. Tylko dla niektórych. To słowo, to wezwanie skierowane jest do wszystkich, do każdego z nas. I zwróćcie uwagę, to wybranie jest, w tym drugim wierszu jest powiedziane według Jego wybrania, według Jego tego, co On widział naprzód, poświęcił, czyli przez Ducha, nie tylko nas zrodził, ale w Duchu oddzielił, poświęcił, bo to słowo poświęcić oznacza to podstawowe oddzielił, nie tylko oczyścił nas ale oddzielił Ciebie i mnie dla posłuszeństwa, posłuszeństwa Bogu i Bożemu Słowu. Ja się dziwię, jak ludzie wierzący mogą wzrastać. Jak możesz pozwolić na przemianę, jeżeli ty nie masz kontaktu z Bożym Słowem? Dlatego popatrzcie, w tym drugim rozdziale, drugim wierszu jest napisane do tych odrodzonych, do tych wychodźców, do tych wybranych, jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Tym duchowym mlekiem jest Słowo. Słowo Boże, przez które zostali zrodzeni. I odpisze ten pierwszy list, akcentując kwestię cierpienia. Popatrzcie, w szóstym wierszu i siódmym mówi tak: weselcie się z tego. Mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc wyraźnie mówi, że wasza wiara, moja, twoja, będzie poddana próbie. I to nie dlatego, że Bóg ma jakieś upodobanie dręczenia nas, ale dlatego, że diabeł będzie robił wszystko, żeby nas zniechęcić, żeby nas zatrzymać, żebyśmy. Zatrzymali się i odwrócili od tej drogi, na którą weszliśmy, którą jest Jezus Chrystus. Bóg na to pozwoli, abyśmy byli doświadczeni, ale za tym kryje się przeciwnik, który, który robi wszystko, żeby było inaczej. W... W czwartym rozdziale wierszu dwunastym jest ta sama myśl, jeżeli chodzi o cierpienie ze względu na wiarę, najmilsi. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Piotr mówi do tych Wierzących i dzisiaj do nas, będziecie doświadczeni. Przyjdzie ogień i każdy, z, to jest wierzący jakiś czas doskonale wie o czym, mówię, przechodzisz ogień. Twoja wiara jest doświadczona, jest przepalana. Twoje przekonania, Twoje zachowania, Twoja postawa to wszystko przechodzi przez próbę. Po co? Po to, żebyś. Żebym ja, żebyś Ty mógł zobaczyć, w jakim miejscu jestem i żeby pozwolić łasce i Słowu Bożemu, żeby Bóg przemieniał mnie, oczyszczał i przemieniał. Wypró a żeby wasza wypróbowana wiara, ten siódmy wiersz pierwszego rozdziału, okazała się cenniejsza, cenniejsza niż złoto nikome w ogniu wypróbowane. Ku chwale czci i sławiek Z jednej strony Chrystusa, Naszego Pana, ale możemy też to słowo odnieść ku chwale, czci i sławie naszej, kiedy staniemy przed Jego tronem. To będzie przemawiać za nami, kiedy przeszliśmy zwycięsko, w sposób właściwy biegnąc, właściwą zachowując postawę. To będzie ku czci i sławie. To będzie jakby docenienie, splendor. Przed obliczem Wszechmogącego Pana względem nas, to przyniesie nam chwałę, uznanie w oczach naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Piotr pisze całkowicie świadomie. Jest 64 rok. 19 lipca 64 roku, cesarz Neron podpalił kazał podpalić Rzym Duża część miasta spłonęła wiele świątyń wiele domów wiele mieszkań Ludzie ginęli bo on sobie ubzdurał że on zbuduje coś genialnie nowego trzeba to stare zniszczyć spalić a on się uważał za wielkiego architekta Wiecie, cały gniew ludu rzymskiego skierował się na Niego, Jego doradcy, dwóch z bodajże takich doradców bliskich, poradziło mu, trzeba skierować tą złość, ten gniew na takich ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, ich obarczyć winą. I tak się stało, drodzy, 64. I następne kolejne lata, do 68, on w 68, to tam jest dziwne, został, popełnił samobójstwo. W każdym razie cesarz Neron rozpoczęło się niesamowite prześladowanie chrześcijan. Rzymski historyk Tacyt pisze, on pisze, zrzucono winę na tych niewinnych ludzi. Całe rodziny mordowano. W bestialski sposób, na arenach zaszywano w skóry. Zrobił sobie ner Neron przyjęcie w, swoich, w swoim ogrodzie, w, przy swoim pałacu. I wpadł na taki diabelski, szatański pomysł. Kazał powbijać palę, do tych pali przywiązać chrześcijan, oblać ich smołą i podpalić. To były pochotnie na jego przyjęciu, na jego uroczystości. Straszne rzeczy. Dlatego Piotr pisze do chrześcijan, do rozproszonych, do wychodźców, do tych, którzy zdecydowali się iść za Chrystusem. Będziecie mieli udział w cierpieniach Chrystusa ze względu na Jego imię, ze względu na to, że staliście się Bożymi dziećmi. Oto wiedzcie, że będą takie chwile, że może przy, mogą przyjść takie ataki, jakie na tamtych. Wiecie, cesarstwo rzymskie, to prześladowanie za Nerona było lokalnym prześladowaniem. W cesarstwie rzymskim wybuchały lokalne prześladowania w ciągu wieków. Dopiero pod koniec III wieku objęły całe imperium, za Dioklecjana, całe imperium rzymskie. Było tak, że kto nie chciał złożyć ofiary bogom pogańskim, był zabijany albo zsyłany gdzieś tam do innego kraju. Wielu chrześcijan się łamało. Wielu składało ofiary. Wystarczyło tylko coś drobnego, tam, wiecie, na ogień rzucić kadzidła, żeby w ten sposób zademonstrować, że ktoś składa ofiarę. Jest wolny. Wiecie, co się w głowie dzieje? A cóż tam, takie, wiecie, troszkę tam coś? Ja i tak wiem, że przecież ja należę do Boga, nie? Nie ma czegoś takiego. Albo, albo. Albo, albo. Chcę, abyście osiągnęli cel waszej wiary, zbawienie waszej duszy. Chcę, pisze Piotr w tym liście, tak mówiąc poza tym, naszym językiem. Słuchajcie, drogi kościele, bądźcie gotowi. Ze względu na Chrystusa, wybierając Chrystusa. Nieraz doświadczycie rzeczy, których nigdy byście nie chcieli doświadczyć, i może byście nie doświadczyli, gdybyście nie szli za Chrystusem. Ale On mówi: Błogosławiony, niech będzie Bóg i ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu. Nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla Was. Haleluja. A więc, nawet kiedy te rzeczy są, popatrzcie, wiersz piąty mówi, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście, przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Oto bądź przygotowany na to. Wiedz, że. W momencie, kiedy decydujesz się iść za Chrystusem, pojawią się problemy? Jak to jest? Albo jaka jest, jaki jest poziom wiary? Jaka miara wiary? Jeżeli boję się wyznać Chrystusa w moim domu, w mojej rodzinie, wśród moich bliskich, kim On jest dla mnie? Nikt cię nie zabije za to. Ale boisz się przyznać, boisz się go wyznać, boisz się ponieść pewne konsekwencje z powodu swojej wiary w Chrystusa. I muszę ci powiedzieć: Jezus tak mówił: kto mnie wyzna przed ludźmi, ja go wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ale jeśli się ktoś mnie zaprze przed ludźmi, tego ja się zaprę przed ojcem moim, który jest w niebie. Jest konsekwencja. Jest konsekwencja. Tak więc prześladowania są między innymi świadectwem doświadczanie pewnych rzeczy, które powodują ból. Są świadectwem jest wszystko w porządku. Jesteś Bożym Dzieckiem. Nie możesz być, skoro Twój Mistrz przez to przechodził, Ty jesteś Jego naśladowcą, to nie myśl, że Ty ominiesz szerokim łukiem to wszystko, nie. Ale jedno jest pewne: na tej drodze, w tych przeżyciach, jak bardzo ciężkie by one były, jest z nami zawsze Pan. Jego moc jest z nami, Jego święty duch jest z nami i on pozwala, modlimy się o prześladowanych. W czasach komunistycznych w Rumunii jeden z mężów Bożych, pastorów, został nad chyba 20 lat zamknięty w więzieniu. Dosłownie znęcano się nad nim, drwiono z niego. Wyobrażacie sobie, że kiedy ten system upadł, on ratuje życie, ratuje dosłownie życie jednemu z tych tam dowódców, którzy tam pilnowali tych więźniów, byli odpowiedzialni za uwięzienie, za maltretowanie tych, którzy między innymi wierzyli w Chrystusa. Nie złamało go to. Jego serce. Było wrażliwe i pełne miłości do swojego prześladowcy. Mógłby powiedzieć: Dobrze ci tak, dobrze ci tak. On mu pomógł i uratował mu życie, bo okazało się, że on później się nawrócił. W wyniku świadectwa był tak zdumiony jego postawą, jego miłością, że to skłoniło go, żeby oddać życie Chrystusowi. I teraz jego życie było zagrożone ten prześladowany chrześcijanin ratował go. Drodzy, może tyle na dzisiaj. Celem moim jest tego zwiastowania, abyśmy sprawowali we właściwy sposób nasze zbawienie, abyśmy ten bieg biegli dobry, aby odebrać nagrodę. Oto Bóg posyła słowo do twojego, mojego życia. Bóg ma pracę z tobą i ze mną. Bóg chce przemiany twojego i mojego życia. Nie chce, żebyśmy się ślizgali po Bożym słowie, żebyśmy się ślizgali w naszym życiu. Nie chce tego, ale żeby twoje i moje serce. Wiecie, ostatnia myśl ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto. Kiedy wtedy wytapiano, oddzielano nieczystości, złoto dawano do ognia. Ono było gdzieś tam razem z tymi zanieczyszczeniami na jakiejś tej i to złoto i zakończył się proces oczyszczania wtedy dopiero. Wiecie, bo jak te brudy, to wszystko gdzieś wypływało na wierzch. Oni usuwali te brudy. Ale kiedy już była taka sytuacja, że ten, który wytapiał, mógł zobaczyć swoją twarz, odbicie swojej twarzy, uważał, że proces jest zakończony. Tak jest z nami. Nasz Pan Jezus Chrystus chciałby widzieć swoją twarz w Tobie i we mnie. To podobieństwo. W Tobie i we mnie. I będzie boleć. Będzie boleć. Będą różne sytuacje. To prześladowanie, to cierpienie spowodowane akurat było przez tych, którzy należeli do tego świata. Ale ważne jest, kochani, żeby nasze serca, nasze wnętrze nie stało się podobne do tych którzy są oprawcami. Prawda? Bo bardzo łatwo jest taka gdzieś w nas naturalna chęć rewanżu, zemsty. A czy Chrystus był takim? Gdy mu złożeczono, oj tom, wtedy, co jest napisane, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem. Nie odpowiadał złożeczeniem. Błogosławił. Modlił się o przebaczenie. Niech Jego oblicze, niech On będzie widoczny w Twoim i w moim życiu. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Boże, dziękuję Ci za tą wielką pracę, którą podjąłeś w moim życiu i w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że odrodziłeś nas do żywej nadziei. Dziękujemy ci, że zapieczętowałeś nam swoim świętym duchem. Pomóż nam właściwie biec, pomóż nam właściwie pielgrzymować. Pomóż nam, Boże wszechmogący, zwycięsko iść aż do momentu, kiedy spotkamy się z tobą. Nie omijaj nas, Panie, w tym wychowywaniu nas, w tym kształtowaniu nas. Nie omijaj nas, Panie ale oczyszczaj i przemieniaj dla swojej chwały abyś ty był uwielbiony amen